Kultura jest nierozłącznym elementem Ostródzkiego Zamku. Oto przykład. Wystawa prezentująca przedmioty z życia codziennego ludów Nowej Gwinei. Jest to druga co do wielkości wyspa świata. Dyrektor muzeum Marek Jankowski zapowiada, że ekspozycja będzie czynna do maja. Dlaczego warto przyjść? Osoby znudzone codziennością mają okazję chociaż na chwilę przenieść się w czasie. Jak to możliwe? Przedmioty kultu związane z wierzeniami, stroje lokalnych ludów, a nawet broń do polowania skutecznie działają na wyobraźnię. Papuasi, czyli rdzenni mieszkańcy wyspy, całkowicie odizolowani od wpływów zewnętrznych oraz uzależnieni od środowiska, do dziś zachowują tradycyjne formy gospodarowania, a także obrzędy i kulturę materialną. Wystawione eksponaty trafnie podsumowuje niekonwencjonalny tytuł W kraju rajskiego ptaka i kamiennej siekiery. Zmieniamy miejsce. Nie tak dawno Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w obchody Światowego Dnia Kota. Atrakcji było sporo. Kalambury, quiz dla dorosłych Jakim jesteś kotem? Oraz zabawy i zgadywanki dla najmłodszych. Nie zabrakło słów kilku na temat przesądów, zbierano dary dla schroniska oraz przeprowadzono loterię, podczas której można było wylosować fanty autorstwa ostródzkich artystów. I najważniejsze, rozstrzygnięto konkursy. Plastyczny na ilustracje do książki wygrały ex aequo Zuzanna Jankowska i Emilia Syndoman. Natomiast literacki Kocie Marzenie w kategorii szkół podstawowych Wojtek Gleba, Kamil Jaworski oraz Zuzanna Radziwon, a w kategorii gimnazjów Magdalena Brzuska. Dzień Kota zainaugurował otwarcie wystawy fotograficznej, która związana jest z kolejnym konkursem. Każdy, kto tylko ma ochotę, może przyjść do zamku i zagłosować na najpiękniejszego kota ze zdjęcia. Konkurs trwa do 20 marca. Przenosimy się do galerii bezpośrednio na wystawę, przede wszystkim portret. Prace autorstwa Marcina Wiśniewskiego mają zainicjować cykl spotkań pod nazwą Portret – Różne oblicza sztuki. Organizator w 2013 roku chce pokazać współczesne spojrzenie na działalność artystyczną. Na początek promocja obrazów Marcina z Ostródy. Twórca amator rozpoczął przygodę ze sztuką 7 lat temu. Ostrudzianin coraz częściej zaczął przychodzić do galerii i pomagać przy wystawach. Co było głównym bodźcem do własnej twórczości? Nurt impresjonistów. To on stał się inspiracją dla młodego człowieka. Jak twierdzi autor, jest ona skierowana do osób zainteresowanych nowatorstwem, lekkością i świeżością prezentacji. Ekspozycję można oglądać do połowy kwietnia.